Centrum motocyklowo-okładowe Polpit Głogoczów 1057. Na salon wjechał nam właśnie pojazd marki CF Moto, wersja krótka, model 625, wersja Basis. Pojazd na stalowych felgach 12-calowych z oponami firmy CST. Rozmiary przód 25x8 12, tył 25x10 również 12, czyli standardowy rozmiar jak chodzi o modele 500-600 CF Moto. Pojazd w wersji Basis w troszkę okrojonej wersji niż wersja Touring, mianowicie nie ma wyłożeń kompozytowych bagażników przedniego jak również tylnego. Wspominane wcześniej felgi stalowe, nie aluminiowe. Główny plastik, jak widać tutaj w kolorze niebieskim, jest to nielakierowany z widoczną perełką. Światła w wersji Touring mamy LED-owe, tutaj mamy zwykłą żarówkę, co prawda założona markowa żarówka Osrama z bardzo ładną poświatą niebieską. Nie widać jakoś tego, żeby te lampy świeciły żółto, dosyć przyjemnie. Kierunkowskaz mamy LED-owy, no i tylne lampy są takie same jak w wersji Touring, czyli te bardzo ładne LED-owe. Homologacja, tutaj mamy naciągnik rolniczy, czyli tak samo jak w wersji Touring, możliwość odliczenia pełnego watu. Z różnic w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o porównanie do tej wersji w pełni wyposażonej Touring. Co do wymiarów podamy w opisie. Również pojazd wyposażony w hak. Gniazdko do przyczepy. Gdyby ktoś tutaj myślał, planował o założeniu tych nakładek kompozytowych na bagażniki, no to niestety, ale ten stelaż jest zupełnie inny i chcąc założyć te kompozytowe nakładki, jak mamy w wersji Touring, no to niestety trzeba się liczyć z wymianą całych tych stelaży, ponieważ one mają inny kształt, nie mają mocowań i zupełnie to nie pasuje. Cenę tutaj mamy dobrą na ten pojazd. Jest jeszcze właśnie z najważniejszych rzeczy, że jest to wersja bez wspomagania i w tej wersji Basic tylko w takiej wersji wychodzą. Co do ceny, to już zachęcamy do śledzenia aktualnych cen, ponieważ one też się zmieniają. Na naszej stronie www.polpit.pl są w miarę aktualne ceny. Jeżeli tylko nadążamy z ewentualnymi zmianami, zachęcamy oczywiście do kontaktu telefonicznego, wizyty osobistej w naszym salonie. Pojazdy, jak widać, trochę tego mamy. Zachęcamy również do subskrybowania, obserwowania naszego kanału. Myślę, że w ciągu tam najbliższych dni postaramy się wykonać jakąś tam jazdę testową i coś może opowiedzieć więcej o jakichś tam, powiedzmy, pierwszych jazdach. Zapraszamy.